Ponad 40 dzieci z zespołu regionalnego Mała i Stebna w wieku od 5 do 15 lat wystąpiło w czwartek 24 stycznia na deskach sceny Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Dzieci zaśpiewały kolędy i pastorałki. W programie są tradycyjne pastorałki z naszego regionu, z Trójwsi Beskidzkiej, z Istebnej, z Jaworzynki i z Koniakowa, no i też polskie kolędy, takie ogólnoznane. Mała Istebna działa od września 2016 roku. Zespół działa w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. Próby mamy w byłym budynku gimnazjum i tak jak mówiłam, zespół liczy ponad 40 dzieci. Mamy podział na dwie grupy, na grupę starszą i młodszą, więc działamy intensywnie, prężnie, mamy dużo występów właśnie i tanecznych, i właśnie teraz obecnie kolędowych. No a występy tylko tutaj w regionie, czy gdzieś dalej też jeździcie z zespołem? Jeździmy też dalej. Ostatnio właśnie w zeszły piątek byliśmy w Chorzowie, w szkole podstawowej, tam mieliśmy też właśnie koncert kolęd, ale większość występów odbywa się tutaj na terenie Śląska Cieszyńskiego. Czy dzieci mogą się dopisać? Czy to jest jakaś otwarta grupa, czy już stała? Oczywiście mogą się dopisywać, raczej staramy się tak, żeby to było na początku semestru, czy tam roku szkolnego, żeby potem wpaść w ten rytm tego, co robimy, żeby potem nie mieć za dużo zaległości. Ale jak najbardziej, jeśli ktoś ma taką chęć, to przyjmujemy w każdej chwili. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz. Dziękuję.